Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, dzisiaj z dziennikarzami młodego pokolenia, Mikołajem Dowejko i Janem Romanowskim, porozmawiamy o tym, co proponuje Roman Giertych, bo zanim ci Hunwejbini Komitetu Obrony Demokracji, takie najbardziej skrajne skrzydło liberałów, Platformy, idzie jak w dym, Giertych, Gieroj, a Roman Giertych proponuje takie no, średnio demokratyczne rozwiązania, że jak Platforma dojdzie do władzy, to no, zobaczcie Państwo, co napisał Roman Giertych. Punkt pierwszy, zdelegalizować PiS. Punkt drugi, osądzić i najsurowiej ukarać wszystkich biorących udział w zamachu na demokrację, no czyli PiS. Punkt trzeci, wykryć i ukarać tych, którzy brali udział w wielkiej grabieży pisowskiej, no czyli PiS. Cztery, odebrać wszelkie dotacje, o, udzielone Kościołowi katolickiemu, pisze katolik Roman Giertych, oczywiście ma na myśli głównie Rydzyka. Punkt piąty, upublicznić wszelkiego rodzaju doradztwo dla rządu czynione przez quasi dziennikarzy wolnych mediów. Punkt szósty, ukarać prokuratorów, no czyli PiS. Punkt siódmy, ukarać sędziów i prokuratorów, czyli PiS. Punkt ósmy, zlikwidować wszystkie pomniki rodziny Jarosława Kaczyńskiego. I punkt dziewiąty, rozliczyć niezasadne reklamy dla mediów pisowskich. O, to pewnie ma na myśli też naszą telewizję. Chodź tu, Roman, sam sobie odbierz. Punkt dziesiąty, wykryć i ukarać agenturę rosyjską. Kurczę, trochę strzał we własne gniazdo, ale niech będzie. Dobra, jest 10 przykazań Romana Giertycha. Jan, ciebie to emocjonowało szczególnie, bo tak, będzie kandydatem do Senatu. Prokura go wzywa w sprawie tego Polnordu. Cały czas jakieś tam zarzuty na nim ciążą finansowe. On się nie chce stawić. Teoretycznie jest we Włoszech, nie ma go w kraju. Chce zdobyć immunitet, dostając się do Senatu w ramach paktu senackiego i proponuje radykalne, ostre, takie no, eksterminowanie z debaty publicznej jednej partii. Gdzie tu zacząć? Gdzie tu zacząć z tym, co on napisał? I może zacznę najlepiej od cytatów, które się pojawiły potem, jak ogłosił. Znaczy, ja najpierw powiem jedną rzecz. Bardzo się cieszę, bo kiedyś się mówiło, były plotki, że Giertych będzie startował z mojego okręgu senackiego. Ja się bardzo cieszę, że nie będzie startował. A to już wiemy, z którego będzie startował? On zapowiedział, że chce spod Poznania, jeżeli się nie mylę. Spod Poznania. Pozdrawiamy tak. Pod Poznań, dobrze. Tak. No, politycy opozycji w większości no, nie byli entuzjastyczni, to jest powiedzieć mało. Na to ogłoszenie Giertycha, na tą jego samowolkę, jeżeli chodzi o Senat. No, nie wiem, czy państwo czytali, bo Kuba mówi, że nigdy nie czytasz oprócz daty i godziny Gazety że Wyborczej. Nie wierzę. Nie wierzę w nic. No to tu akurat to cię zaciekawi, był taki ciekawy artykuł Marcina Mellera na temat... Tak, symetrysty. Podobno, tak, tak słyszałem. Na temat właśnie... W gazecie PL, z tego co pamiętam, się ukazał na temat listy Giertycha wtedy a propos tych tak zwanych quasi-dziennikarzy. No, jeżeli Marcin Meller w gazecie PL wyśmiewa Giertycha, to moim zdaniem coś pokazuje. No, te 10 punktów... Ciężko jest to komentować, po prostu szczerze mówiąc, bo ja rozumiem niektóre jego pobudki, bo on oczywiście ma i ma prawo jak każdy Polak, bo obowiązuje wolność słowa, on ma swoje negatywne doświadczenia z służbami państwowymi za kadencji PiSu i jak najbardziej tego mu nikt zabrać nie może, że może mieć takie zdanie. Natomiast no ja bym użył słowa, nie będę pierwszy, także przynajmniej tyle, no że on tak naprawdę wraca do swoich korzeni. No to jest ja bym właśnie stworzył, jeżeli nie istnieje jeszcze taki termin, liberalny faszyzm. Liberalny faszyzm, no jest ciekawe zjawisko. Mikołaj, zgadzasz się z tą tezą Janka, że to się jednak nie opłaca, że to jest wyśmiewane, bo ja też mam obawy, że jednak ten radykalizm w punktach wyborczych w pakcie senackim może zadziałać. Jak to mówią, tak, Polska najlepiej widać z Włoch. Natomiast co do Romana Giertycha, no ja w ogóle nie traktuję tego poważnie, to co on napisał. Cały czas mam uśmiech na twarzy podczas tego programu, bo jednak jak zawsze czytam te wszystkie hashtagi Romana Giertycha, potem kiedy on mówi, jesteśmy w top 10, jesteśmy w top 3, wszyscy o tym mówią, tak, jakieś tam kolejne wymysły, no to mam uśmiech na twarzy. No to po co on to napisał? Myślę, że obsługuje taki najbardziej radykalny elektorat i tyle.
No właśnie nie wiem, bo mi się wydaje, że Roman Giertych, i to właśnie było widać w wypowiedziach polityków opozycji po tym, jak on ogłosił swój start. A pamiętam, śledziłem, bo akurat byłem w pociągu z twojego ukochanego Krakowa z powrotem do stolicy, jak śledziłem właśnie komentarze polityków na temat startu Giertycha. Giertych, tak na dobrą sprawę, mi się wydaje, że gra przeciw opozycji. Tak, to o czym mówiło wielu polityków, mówiąc, że on wręcz gra na korzyść PiSu, że on jest ukrytą opcją pisowską. No tutaj uważam, że też politycy lewicy poszli o krok za daleko. Ale teoria. Natomiast uważam, że on naprawdę gra na niekorzyść Zdaje się, że mamy opozycji. Tę wypowiedź, więc pokażmy ją naszym widzom. Pakt senacki działa w ten sposób, że wystawiamy po jednym kandydacie w każdym okręgu wyborczym z paktu senackiego. Każdy, kto wystartuje nie z paktu senackiego, jest pomagierem PiSu. I to mówimy jednoznacznie. Jeżeli pan Ryszard Petru czy pan Giertych nie będą z których z tych czterech partii albo z samorządowców kandydatem, będą niezależnymi kandydatami, to de facto są pomagierami PiSu. Chyba że się dogadają tak, że w tym pakcie senackim, w tym okręgu, w którym startują, nie będzie kandydata paktu senackiego, a oni de facto będą reprezentować pakt senacki. To wpływowy polityk lewicy. A co na to do Wejko? No jeżeli chodzi o to, jakie potem będzie miał, jakie będzie miał siłę Roman Giertych, no to trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład Krzysztof Śmiszek bardzo mocno skrytykował Romana Giertycha, tak? Czyli lewica na pewno nie będzie popierać pomysłów Giertycha. Reszta opozycji, myślę, też może mieć z tym problem. I co do Romana Giertycha w ogóle? Ja mam do niego taką ofertę. Jak on jest takim merytorycznym, wybitnym politykiem, piewcą wolnej Polski, po co do Poznania? W Poznaniu zawsze wygrywa Platforma. Niech startuje na Podkarpaciu, niech przekona tam nieprzekonanych, niech da przykład. Jakbym słyszał posła Gdulę po prostu. Poseł Gdula tych samych słów używał, co ty, Mikołaj. Albo w Lubelskim, albo w Podlaskim, słuchajcie, gdziekolwiek. Okej, mamy tę warstwę polityczną, gdzie wielu komentatorów ocenia Romana Giertycha jako ośmieszającego się. To brzmi kuriozalnie, jakieś tam będą trójki NKWD-owskie chodzić, nie wiem, tutaj delegalizować i ludzi karać. Natomiast Roman Giertych cały czas jest adwokatem, także zajmującym się politycznymi sprawami, tak? Mającym wpływ na swoich też dawnych klientów. On też był adwokatem Wojciecha Sumlińskiego, takiego dzisiaj postrzeganego jako ultraturbo prawicowego z takimi antysemickimi wątkami. Sumliński mu wielokrotnie w swoich książkach dziękował, tak? To tak jak jest mecenas Jacek Dybuła, który też broni opozycjonistów przed reżimem pisowskim. Giertych też się jawi jako taki człowiek, który ma wiele poważnych powiązań politycznych, powiązań zakulisowych. A zresztą, co jest też ciekawe, jego brat miał wpływowe w polskim kościele wpływy. Jego wujek jest teologiem domu papieskiego, warto przypomnieć. Właśnie, również. Więc jakby, okej, zostawmy teraz tą warstwę zewnętrzną, która nam się jawi jako błazenada, ale za kulisami są kontakty z bardzo wpływowymi i dobrze poinformowanymi ludźmi. Czy to tworzy z Romana Giertycha takiego poważnego gracza politycznego? Ciężkie pytanie. Zakulisowo na pewno ma jakiś wpływ na to, co się dzieje. To też nie można mówić, no to trochę się tego pośmialiśmy, co on napisał, tak? I doskonale, że on jest taką postacią, no ale dostanie miejsce. Ale najprawdopodobniej dostanie ten immunitet, na którym mu bardzo zależy. No właśnie. Najprawdopodobniej ugra to, co będzie chciał ugrać. Natomiast czy będzie realnie decydował potem po wyborach, jak będzie wyglądać polski wymiar sprawiedliwości, jakie będą przeprowadzone reformy, nie wydaje mi się, że aż tak ma silną pozycję. No zwłaszcza, że będzie w Senacie. Ja słyszałem kiedyś taką anegdotkę, że Roman Giertych ma jeden zasadniczy minus i dwa zasadnicze plusy. Tym minusem jest tego, że nikt go nie chce, a tym plusem jest to oprócz Sikorskiego i Tuska. No i coś w tym jest pod tym względem, tu wracając do twojego poprzedniego pytania. Jeżeli no jest on widziany jako pozytywna osoba w polskiej polityce przez dwóch bardzo ważnych, jeżeli nie najważniejszych polityków na opozycji, no to bez dwóch zdań jest to dalej bardzo ważny, być może wręcz wpływowy gracz zakulisowej polityki polskiej.
10 lat temu Roman Giertych udzielił takiego słynnego, bardzo obszernego wywiadu w Gazecie Wyborczej. To był okładkowy tekst, w którym no, można by to dzisiaj nazwać spowiedzią Giertycha, gdzie wyrzekł się swoich ideałów, mówił, że Romana Dmowskiego by nie przyjął do partii, prawda, że żałuje Kaczyńskiego, i od tamtej pory datuje się jego liberalna postawa, tak? I może to sprawiać wrażenie, że Giertych jest po prostu takim typowym neofitą. No był przecież ministrem, wicepremierem w rządzie, w pierwszym rządzie Jarosława Kaczyńskiego, i teraz, żeby okazać się prawilnym, lojalnym żołnierzem Tuska, no musi się wykazywać trzy razy bardziej. No problem neofitów. Czy byście podzielili to zdanie? Tak. W sensie, ja w ogóle nie wierzę w jakąś wielką autentyczność tej przemiany Romana Giertycha. Znaczy co, jest cały czas antysemitą, ja, prorosyjskim, z Romanem Dmowskim nad łóżkiem? Na pewno jest ciągle takim samym konserwatystą, jakim był wcześniej, czy tam Endekiem, czy jak to on tam się nazywał, tak, w ramach LPR-u. Myślę, że z jego zmiana poglądowa, no, głównie wynika z niechęci do Prawa i Sprawiedliwości, tego, no, co stało się w tej kadencji Sejmu 2005-2007. No ale właśnie, przepraszam, tu wejdę. No, prawda jest taka, mówimy cały czas o tym Giertychu, ale może wejdźmy do, że tak powiem, środka Romana Giertycha, tak to obrazowo powiem. Jakie są jego poglądy w tym momencie? My wiemy, że jego głównym poglądem jest faktycznie antypis. Obalić PiS. Obalić PiS. Ale tu, o czym Mikołaj mówi, nie znamy jego innych poglądów. Taka jest prawda. On się nie wypowiada ani o sprawach światopoglądowych, ani o sprawach gospodarczych. Nawet o sprawach gospodarczych się nie wypowiada za bardzo. Tylko mówi, okej, sprawiedliwość, rozliczmy Prawo i Sprawiedliwość, koniec tego. I oczywiście Tusk liderem opozycji. Super. I oczywiście to, że on się wypowiada w sprawach ustrojowych, to jest również bardzo, bardzo ważne. Widać, jest ważnym, wpływowym głosem w debacie publicznej w sprawach ustrojowych, ale faktycznie no, to, o czym mówiliśmy na początku, czyli może jakiś no, taki quasi-liberalny faszyzm, to faktycznie jest sposób na określenie jego poglądów, dlatego że naprawdę nie wiemy, jakie są jego poglądy światopoglądowe, jakie są jego poglądy gospodarcze. No, czy on się faktycznie wyżegnał od tego, co wyznawał do roku 2007? No dobrze, ale jednak jest z rodziny endeckiej, zasłużonej. Może ja nie mówię o Macieju Giertychu, który miał bardzo dziwne properelowskie zagrania, i o tych dinozaurach żyjących równocześnie z ludźmi, o ta teoria o stworzeniu Ziemi, taka o stworzeniu człowieka, taka kreacjonistyczna, ale w takim prymitywnym wydaniu. Jest ta książka Piłsudskim, tak, gdzie on tam mówi, że obala. Tak, że Piłsudski to tam był agent, który tam od początku uciekał przed bolszewikami. Okej, okay, ale Jędrzej Giertych, dziadek Romana, no to był naprawdę zasłużonym działaczem przedwojennej narodowej demokracji. Swoje wycierpiał podczas niemieckiej okupacji i, co ważne, no i jeden z nielicznych przypadków, kiedy rodzina emigrantów polskich w XX wieku zachowuje tożsamość. Tam się wiele osób jednak, no dzieci tam Maczka, prawda, czy innych emigrantów, oni się zanglizowali z Francuzów, czyli gdzie tam byli, Giertychowie wrócili do Polski. No jest tam silny ładunek patriotyczny, powinien być. Widać go, no widzicie takie ślady u Romana Giertycha? Znaczy, czy on jest antypolski? Ja nie wiem, czy z jego wypowiedzi wynika, że jest przeciwny narodowi polskiemu, przeciwko polskości. Myślę, że żaden polityk nie może tak wprost powiedzieć. Jakby nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, jakie ma poglądy Roman Giertych aktualnie, oprócz tego, że jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I rzeczywiście koniec rzędem temu, kto zaprosi go na jakiś wywiad, na jakąś debatę i go przemagluje, po prostu zada mu te pytania. Jakie on ma wizję na relacje z Unią Europejską, czy on chce prowadzić euro jak Donald Tusk, czy on godzi się na federację, czy on chce federacji Unii Europejskiej, czy on chce liberalnych reform gospodarczych, tak? I też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Teraz Sławomir Cęckiewicz przeanalizował starsze teksty i książki Romana Giertycha i tam jest wprost: nie chcemy do Unii Europejskiej, chcemy tak, z Rosją, tak, bo słowiańska, bo tradycyjna, bo wielkie rynki zbytu i wspaniałe surowce. I ta teoria Dmowskiego, że już prędzej zagrożeniem kulturowym dla nas jest Zachód, który jest rozwinięty, niż właśnie Rosja, która według niego tak, mogłaby być pod naszym wpływem. Dmowski to formułował w czasach zaborów, to potem miało inny sens. Natomiast tak, to powtarzał Roman Giertych, ale tu pisze w 10 punkcie: wykryć i ukarać agenturę rosyjską, gdy tymczasem sam za Rosją lobbował w książkach, zostawił to czarno na białym na papierze. I to był jego pogląd, który on artykułował jednoznacznie.
jednoznacznie. Unia nie, Rosja tak. Znaczy, to moim zdaniem wystarczy, żeby wyszedł i powiedział, jaki jest jego prawdziwy pogląd na ten temat, bo jestem w stanie uwierzyć, szczególnie po wojnie, bo bardzo wiele osób zmieniło poglądy na bardzo wiele spraw, po tym jak wybuchła wojna na Ukrainie. I więc tu akurat ten 10. punkt to jest chyba punkt, w który ja naprawdę wierzę, że Roman Giertych może to postulować, tylko niech on wyjdzie i faktycznie wytłumaczy, w jaki sposób przeszedł tą zmianę z prorosyjskości i antyeuropejskości do antyrosyjskości i być może również proeuropejskości. Zwłaszcza, że to z niektórych kręgów narodowych wywodzili się ochotnicy, którzy walczyli po 2014 roku po stronie rosyjskiej w Donbasie, więc mówię, Roman Giertych tu by uderzał raczej we własnych znajomych. Naszymi gośćmi w tej części programu był Jan Roman Manowski, Mikołaj Dowejko, dziennikarze, bardzo panom dziękuję i państwu dziękuję i zachęcam do pozostania z nami, bo za chwilę następny odcinek Gorących Pytań.